gramy teraz. Także ten problem jest złożony i na razie jakby też sprawdzamy, jak to wygląda dokładnie, żeby też nikogo nie urazić. Natomiast jakby to nie jest tylko problem z Osina tutaj i okolic Kępna. Podobną sytuacja jest w powiecie kościańskim, też w Szmiglu. A temat też znamy z okręgu konińskiego, bo tam w okolicach Gniezna jest też bardzo dużo ferm norek. I faktycznie on budzi sporo kontrowersji. Nawet Nowoczesna rozpoczęła pracę nad ustawą jakąś dotyczącą pewnego zaostrzenia norm dla hodowli norek. Natomiast no wiadomo, że ten temat jest na tyle złożony, że trzeba wysłuchać wszystkich stron i przeprowadzić konsultacje, także na pewno w tej sprawie się będziemy konsultować.